No i jest w końcu! Siemane maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Jak widzicie, po aktualnościach Bibi jest już w grze. No i w sklepie oczywiście też jest do kupienia, ale wy mnie znacie i doskonale wiecie, że ja postaci zazwyczaj nie kupuję, a trafiam je ze skrzynek. Dlatego dzisiaj znowu zrobimy wielkie polowanie na Bibi. Kiedy wychodziła każda nowa postać, odkąd gram w Brawle, robiliśmy takie wielkie polowania, one zawsze wam się podobały, ale dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Ponieważ dzisiaj jestem mega spóźniony, wszyscy już na nią polowali, a ja jestem ostatni, ale mam nadzieję, że wy najbardziej lubicie polowania u mnie. Kocham was za to. I teraz taka zabawa dla was. Piszcie w komentarzach, jak myślicie, o której wstałem. Kiedy nagrywam, jest 14:20, więc kto zgadnie, ten dostanie serduszko. Taka prosta zabawa. Dzisiaj otworzymy 63 zwykłe skrzynki, 5 tych big boxów, a do tego 3 mega boxy, ponieważ pod ostatnim odcinkiem ustawiliście ponad 15 tysięcy łapek. A pamiętajcie, że każde 5 tysięcy łapek pod tym odcinkiem to 1 mega box więcej w kolejnym odcinku. Bardzo proste. No więc wy nie zapomnijcie tutaj stawić łapki w górę, do tego suba z dzwoneczkiem, żeby zawsze być na bieżąco. A ja na dzisiaj już nie przynudzam, lećmy otwierać skrzyneczki. W zwykłych skrzynkach omówimy się tak. Najpierw otworzymy 3 razem i zobaczymy, czy coś nam wypadnie. Prawdopodobnie nie, ponieważ Bibi jest niebieska. A ostatnio mieliśmy problemy z trafieniem Rose'y. Chyba 70 skrzynek musiałem otworzyć czy coś. A więc otworzymy 3 razem, a potem będziemy się widzieli w co 10. Czyli zobaczymy się jeszcze 6 razy, tak żeby was nie zanudzić. A to i 4 punkty do Jessie i do Rose'y właśnie 10 punktów. Teraz zobaczymy się za dosłownie sekundę, a u mnie to będzie 10 skrzyneczek, no chyba że coś wypadnie. Dobra, tak więc 50 skrzynka, znaczy dla nas to jest chyba 14, ale tak od kolejności, no i tutaj niestety również nic nie było. W poprzednich skrzynkach też nie było zbyt ciekawie. No i kolejna skrzyneczka, 40 do końca, 70 golda, to jest to, co bardzo lubię. Do Franka tutaj sporo punktów i do Tery. Być może teraz zrobimy troszeczkę inaczej i otworzymy tego big boxika. Zobaczymy, czy może z niego coś wypadnie. Tak więc lećmy i zobaczmy, być może tutaj nas jakaś postać ucieszy. Do Poco 12 punktów, do Daryla 12 i do Penny 20. No miałem małą nadzieję. 30 skrzynek do końca, czyli kolejne 10 minęło, a tutaj również nic, więc zaczynam się powoli martwić. Otwórzmy Big Boxa. Proszę, może teraz coś dostaniemy? No wygląda na to, że nie, bo 8 punktów do Mortisa i 14 do Shellia, do tego 15 do Franka. I 2 bilety na wydarzenia. 20 skrzyneczek do końca i ja zaczynam się stresować, ponieważ jestem przyzwyczajony, że zazwyczaj w tych skrzynkach trafiam te postaci, które wychodzą, natomiast tutaj no tak nie do końca, chociaż pamiętając na przykład Gina, to chyba otworzyłem wtedy z 30 mega boxów i go nie trafiłem, więc trzymajcie kciuki, żebym jednak teraz go trafił. Big boxik otwierany, no i znowu raczej bez szczęścia, i tutaj to już w ogóle bez szczęścia. 36 punktów do Broka i bilet na wydarzenie. 10 skrzynek do końca, moi drodzy, a tutaj ni słychu, ni widu. Barley 6 punktów, do tego co dalej ciekawego tu mamy? No nic, no zaczynam się stresować. Dobra, otwórzmy 3 ostatnie razem i zobaczmy, czy coś tam faktycznie może być. Do Daryla 5 punktów i do Nity. No tutaj niestety nic. A co tutaj? Gold, do Shelly punkciki i do Franka punkciki, więc też niestety nic. A tutaj 16 golda, do Piper 4 punkty i do Franka 25 punktów. Ajajaj. No to jeszcze big boxiki tutaj mamy, więc otwórzmy. 79 golda, Dary 8 punktów, do Rico 13 i do El Primo 15. Ale otwórzmy jeszcze, a tutaj 39 golda, do Gina 15 punktów, do Shelly 14 i do Dynamica 20. Jestem przerażony. Pomyślałem, że ciekawym eksperymentem będzie wejście jeszcze do Gabi. Gabi ma tutaj aż 90 skrzynek zwykłych i 20 big boxików, więc otworzymy również tutaj. Wydam u was, to będzie kilka sekund, jak ja to wszystko będę otwierał i zobaczymy, czy Gabi ma większe szczęście niż ja. A prawdopodobnie ma, bo Gabi ma już wszystkie legendy. Pierwsze 10 skrzynek u Gabi za nami i nic ciekawego. Kolejne 10 skrzynek u Gabi i dalej niestety nic ciekawego. Kolejne 10 poszło, a tutaj dalej nic ciekawego. No i wy już pewnie wiecie, co ja chcę powiedzieć, bo kolejne 10 i kolejne dokładnie nic. No i jest w końcu. A to jest w ogóle epicki zadymiarz, a nie niebieski. Czemu on tam wyglądał na niebieskiego? No dobra, to ja teraz rozumiem, czemu on jest taki rzadki. Ale to jest totalna komedia, bo Gabi to zawsze ma szczęście. U Gabi to wszystko można otworzyć, ale u mnie to nie. Jest Bibi. No zobaczcie, to jest faktycznie epicki zadymiarz. Kurde, no powiem wam, totalna tragedia. Totalna tragedia. Nie wiem, nie rozumiem, czemu Gabi konto zawsze tak obfituje w to wszystko, a moje jak najbardziej nie.
Nie podoba mi się to. Wróciliśmy jeszcze na chwilkę na moje konto po to, żeby otworzyć obiecane mega boxy. Otworzymy je 3, a przy okazji w międzyczasie będziemy grali gierki nową Bibi na Gabi koncie i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No ale lećmy z pierwszym mega boxem, a tutaj 208 golda, do tego do Broka 20 punktów, do Shelly 22 punkty, czyli zaczynamy dość z grubej rury. Do Barleya 32, do El Primo 39 i... do Penny 51. Pod względem punktowym bardzo spoko skrzynka. Ale 208 golda tylko. A pod względem BB-owym bardzo słaba. Dobra, kochani, zagramy mój pierwszy mecz BB. Jak ona działa? Najpierw sprawdźmy. Dobra, ma taki atak, który bije z tego, co widzę, obszarowo. I to tak dość sporo obszarowo. Ale bije dość wolno. Do tego coś nam się ładuje. Tylko ja nie mam pojęcia, co to się ładuje i jak tego się używa, bo kompletnie nie uważałem na zajęciach, wiecie, jak to działa. Potrzebuję troszeczkę podejść, bo ja, no wiecie, ja nie jestem zasięgowy. O kurde, BB w nas weszła, a ja niczym nie trafiłem. Umieram! Dobra, jestem bezużyteczny. I jestem też ciekaw, jak jej ulti działa. Z tego, co pamiętam, to była jakaś taka wielka, wielka taka kulka, która leci. Okej, ja po prostu muszę się tutaj wrąbywać, bo tutaj nikt się nie wrąbuje w nikogo, niestety. Dobra, jeden poległ, ale już kolejnego mnie nikt nie trafi, bo są za słabi po prostu. Pa, wchodzę w niego tutaj normalnie. Tak, oraz... dwa i leży. To jest naprawdę mocne. Naprawdę jest mocna ta postać. O, leci ta kulka. Ona też chyba odpycha, jeśli dobrze pamiętam. Nie, nie odpycha. Ale to... a, chyba jak ja naładuję ten atak mój, to wtedy odpycham. Czy to tak działa? Zobaczmy. O, tak, odpycham. Dobra, więc to o to tutaj chodzi. To jest dość proste. BB wydaje się być bardzo, bardzo spoko. Jedyny z nim problem jest taki, że... ten jej atak tak dość mocno, dość długo się ładuje. I to jest lekkim takim troszeczkę, lekką przeszkodą, nie oszukujmy się. Dobra, tutaj trzeba uratować naszą koleżankę, ale ja prawie sam się wywróciłem. Ole, udało mi się tej wyminąć tego jej powera. Dobra, jesteśmy tutaj, nic nam się złego nie może stać. I pierwszy mecz wygrywamy. Wydaje się być naprawdę całkiem fajna ta BB. Ale czy będzie dobra na jakieś solo showdowny? To wie, zaraz sprawdzimy. No to lecimy z drugim megaboxem na moim koncie, a tutaj 213 golda, do Nity 15 punktów, do Piper 24 punkty, do Tary 29, do Colta 35 i do El Primo 50. Po raz kolejny super megabox, jeżeli chodzi o punkty, ale tak poza tym... to dalej nie mamy tego, czego chcieliśmy. Coś, co wy i ja przynajmniej jak dotąd lubię najbardziej, czyli zagramy sobie solo showdown. Problem może być jedyny tylko i wyłącznie taki, że tutaj mamy... dobra, ja umieram, nie? Ta, bo ona ma tego... o, nie! Ty nie też, że ona odpychała i miała jeszcze ulta naładowanego, to mnie nie zabiła. To jest mega dziwne, co tutaj się wydarzyło. Ale ja sobie w nią tutaj wyjadę, nie? Nawet chyba ulta w nią zużyję. Mam ją? Mam ją, mam ją, mam ją, mam ją! Dobra, ale tu znowu było mega, mega niebezpiecznie. Ulta kompletnie zmarnowałem. No powiem wam, na razie nie wydaje się być to najlepszą opcją na właśnie tego typu rzeczy. Wszyscy chcą mnie tutaj atakować, a ja bym wolał nie być zbytnio atakowany. Wolałbym sobie po prostu troszeczkę pozbierać. Tylko też mam taki problem, że tutaj wszyscy są obszarowi niestety, ponieważ jest jeszcze Jin. Z tego, co widziałem, no jest dużo tych tutaj typków niestety. O, a tutaj jaka będzie fajna walka, kochani, zobaczcie. Ona zniszczy tego robocika, a ja sobie po prostu wejdę tutaj w te i wygrywam z nią, prawda? I wygrywam z nią, prawda? Wygrywam, dobra, dobrze, 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 dobrze. Tutaj używam ulta i umieram, bo zrąbałem to, bo mogłem się więcej podleczyć. A, ciężko się nią gra. Ale jak zapewne wiecie, Mano się nie podda, dopóki tutaj nie będzie wbite wystarczająca liczba pucharków na niej. To znaczy, dopóki nie wygram, to na pewno nie przestanę tutaj grać. Nie martwcie się. Tutaj się biją dwa kaktusy. Kaktusy nie powinny być zbyt ciężkimi oponentami, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, tutaj by się udało wygrać. On za to może być całkiem ciężkim oponentem, bo on będzie bił całkiem obszarowo i jeszcze jak naładuje ulta, to już w ogóle będzie mały problem. No, zaatakuj. Dzięki. To jest Jin. Ja tutaj Jin bym odepnął i zaatakował, ale nie, bo oni za dużo biją wszyscy. No nie, no powiem wam, wygranie nią wydaje się graniczyć z niemożliwym. Tak to nazwę. To jest dziwne powiedzenie, co prawda, że ono się wydaje graniczyć z niemożliwym, ale no jak sobie zobaczycie, jaki ona ma damage, który jest naprawdę niski, jak na postacie, które biją na blisko, no to tutaj nie za bardzo jest
jak się i z czym się popisać, prawda? Jedyny plus, jaki widzę w tej gierce, to to, że mam naprawdę bardzo dużo cubów i powinienem bić troszeczkę więcej niż oni, bo już biję ponad 2000, to jest naprawdę niezły wynik, nie oszukujmy się. Ale naprawdę ciężko się nim gra, jeżeli nie macie załadowanego tego ulta. Ona na przykład ma, jeżeli nie macie innych rzeczy. Ja myślę, że ja będę tutaj bardziej przykampić i może w taki sposób tą rozgrywkę jakoś wygram, bo cubów już mam wystarczająco, nie oszukujmy się. To jest moja szansa. To jest moja szansa, ja go wpycham w ten... O nie, ja go chciałem wepchnąć. No czemu go nie wypchnąłem? Okej, ale to było już naprawdę mega... Mega niebezpieczny, dobra, jestem na szczęście na koleżankę, którą bot zaraz zabije. Więc tutaj nie ma co się zbytnio martwić nawet tym wszystkim. Brawo! Udało się wygrać, ale tutaj tylko i wyłącznie to, że nie wpadałem w nich i że grałem troszeczkę bardziej zachowawczo. Udało się. Bibi jest ciekawa, ale nie wydaje mi się, żeby była najlepszym wyborem na solo showdown. Bardziej gdzieś właśnie na jakieś game graby. No i tyle, taka moja opinia. Szkoda, że ja jej nie mam, tylko jak zawsze Gabi. Ale udało się zdobyć, udało się wydropić i to jest chyba najważniejsze. Gemy dokupione, więc lecimy z kolejnym megaboxem. A tutaj co, proszę, 229 golda, to naprawdę sporo. Do Poco 8 punktów, do Rico 26, dobra, rozpędzamy się. Do Tary 28, do Jessie 44 i... do Piper 50. Nie no, to jest jakaś komedia. To jest naprawdę ludzka komedia. Ja nigdy nie potrafię trafić żadnej postaci. Dobrze, że to Gabi konto jest. Przynajmniej tam wszedłem i trafiłem. Ale ja mam wielkiego pecha. I będzie kolejna postać, którą będę musiał zdobywać w następnych odcinkach. Zostawcie łapki w górę, żebym mógł więcej tych megaboxów otwierać. Tak więc ja już będę się z wami na dzisiaj żegnał. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapy w górę. Pamiętajcie też o G2, gdzie z kodem MANO 3% zlotu na wszystkie te gierki. Link oczywiście w opisie, tam też linki do mojego fanpage'a, Instagrama. Zapraszam gorąco. A na dzisiaj moje brawlowe świry to wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa!